Paweł Kiełek dla fight24.pl po swojej zwycięskiej walce na gali FEN 6. Przede wszystkim gratulacje. Dziękuję bardzo. No i tak, jak oceniasz w ogóle opór, jaki ci stawił przeciwnik? No bo był od ciebie sporo starszy. Wydawałoby się, że dzięki temu bardziej doświadczony, ale znowu walk miał mniej stoczonych. No oficjalnie miał mniej stoczonych walk w formule MMA, ale za to walczył sporo w formule Muay Thai K1. No tak, był ode mnie starszy, ale no nie czułem żadnej presji z tego względu. A jeżeli chodzi o opór, który postawił, no zdaje mi się, że solidne warunki, jeżeli chodzi o stójkę. A w parterze, no co, wykorzystałem chwilę i tyle. No właśnie, bo jak ja obserwowałem tą walkę, to trudno mi było zauważyć właściwie sposób, w jaki mogłeś go poddać, a tu nagle myk i balacha na kolano. Chociaż ja tam widziałem uchwyt, jakbyś mu próbował odrobinę uszkodzić raczej staw skokowy. Tam było tak, nie do końca była to prosta dźwignia, prawda? Znaczy nie, na końcu była to prosta dźwignia. Na początku myślałem, że będzie to skrętówka, dlatego szedłem, leżałem na boku i próbowałem złapać piętę do skrętówki. Zaczął prostować nogę, dlatego tutaj Szymon Bońkowski mnie nauczył tego. Mój trener z parteru. Poszedłem na brzuch do balachy po prostu i już wtedy złapałem czysto za pod Achillesa i wyprostowałem biodra, no i tam chrupnęła noga. Jesteś bardzo młodym zawodnikiem, tutaj chyba na tej gali najmłodszym, masz, jeżeli dobrze pamiętam, 19 lat, tak? No a FEN jest właściwie w tej chwili drugą pod względem wielkości federacją w Polsce. Czy uważasz, że podpisanie kontraktu z FEN-em to jest dla ciebie duży krok w budowaniu kariery? Oczywiście, że tak. Gdyby to nie był duży krok, to ja nie podpisałbym tego kontraktu, tak? Uważam, że jeżeli federacja FEN dalej się tak będzie rozwijała, jak się rozwija, a ja wraz z nią, no to zejdziemy daleko. No tak, bo jak już mówiłeś na konferencji, to liczysz, że uda ci się zawalczyć kiedyś o pas swojej kategorii wagowej w FEN, no, czego ci życzę z całego serca oczywiście. Masz już jakieś plany na najbliższą przyszłość, jeśli chodzi o walkę? O walkę nie, mam teraz maturę do zdania. Zdaję maturę na razie, a po maturze dopiero siadam z menadżerami, trenerami do rozmów, co dalej. Znaczy, będę trenował, tak? Nie będę po prostu startował, a zobaczymy dalej, co po tej maturze będzie. No, czyli masz ustalone priorytety. A jak, zawsze. No dobrze, to chyba wszystko, co chciałem wiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.